3 kwietnia o północy minął termin składania propozycji do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili 45 projektów, w tym 17 zadań dużych i 28 małych. Projektów jest około połowy. W mojej opinii kilka powodów może być tego. Po pierwsze, podejrzewam, że ci najbardziej aktywni już swoje projekty zrealizowali w latach ubiegłych. Zmieniliśmy też nieco formułę do głosowania, w związku z tym nie będzie można tworzyć tak zwanych spółdzielni, czyli wzajemnie na siebie głosować. Każdy musi głosować na zdecydowanie przez siebie wybrany projekt. To powoduje, że trzeba będzie włożyć nieco więcej wysiłku w przeforsowanie tego projektu. To w mojej opinii spowoduje, że zamieniliśmy ilość projektów na ich jakość i na większą determinację składających projekty. Przeanalizujemy też, czy ograniczenie też inwestowania jedynie na terenach miejskich nie spowodowało ograniczenia ilości projektów. Ratusz czeka jeszcze na te wnioski, które zostały wysłane tradycyjną pocztą. Wśród zgłoszonych już propozycji najwięcej, bo 12 jest placów zabaw, 8 dotyczy boisk szkolnych i osiedlowych, po 6 przebudowy chodników i parkingów oraz terenów rekreacyjnych na osiedlach czy w parkach. Są także projekty zakładające na przykład budowę trasy dla rolkarzy w Dolinie Silnicy, montaż w różnych punktach miasta 10 inteligentnych ławek solarnych, czy też instalacje urządzeń, które ułatwiają orientację przestrzenną osób niewidzących. Kielczanie chcieliby realizacji także takich pomysłów jak obserwatorium astronomiczne w Kielcach przy ulicy Krzemionkowej, kreatywna strefa zabawy i nauki na Barwinku, monitoring przy ulicy Fabrycznej, Hutniczej i Pańskiej na Białogonie. Z dużych projektów to najbardziej, co mnie się osobiście spodobało, to przebudowa ulicy Biskupa Kaczmarka wraz z miejscami parkingowymi. Lista zgłoszonych pomysłów wraz z ich opisem i wskazaniem lokalizacji zostanie opublikowana na stronie budżetu obywatelskiego do 20 kwietnia. Potem rozpocznie się weryfikacja projektu pod względem zgodności z regulaminem. Na zakwalifikowane zadania będzie można głosować we wrześniu. Środki zarezerwowane w budżecie miasta na ich realizację to 5 milionów złotych.